Yokoyama. Yeah. Oh, Yokoyama from Japan is leader. Yes, and it's not Yokoyama, but it's Emery Lehman of the USA who speeds up and who takes the pack with him. It's four skaters now trying to catch back that first position, that skater who is leading. And it's Aoi Yokoyama leading. Tutaj widzimy z trójką Emery Lehman ze Stanów Zjednoczonych, z dziewiątką Austriak, Linus Heidegger i mamy takie dwie dwójki pościgowe i później ten taki rozciągnięty, mocny peleton łyżwiarski, a już widzimy, że Japończyk Aoi Yokoyama jedzie obok Amerykanina Lehmana i tutaj już mamy trójkę na czele i sześć okrążeń do mety. Yeah, so we get three skaters ahead now, the number three, the number nine, and the number 17, and that is Yokoyama, Lehman, and Heidegger. And there is the bell for the sprint, intermediate sprint for the 5-3 and 1 points, and it looks like it's quite certain which skaters will take those points, although those points do not have a big influence of the overall classification, because at the finish line those points are first, but of course, it's interesting to see who is the fastest at this moment. The number nine, Linus Heidegger of Austria, takes the 5 points. And then Lehman second, Yokoyama third. And it goes on. Drodzy Państwo, pierwszy finisz punktowy rozstrzygnięty. Najszybszy był reprezentant Austrii, Linus Heidegger. 5 punktów, 3 punkty za drugie miejsce. Emery Lehman ze Stanów Zjednoczonych, trzeci Japończyk, a Yokoyama ma punkt. And the question is now of Linus Heidegger and Emery Lehman will stay in that position and the pack will not catch them back. There are two skaters trying, number 8 and number 6, and that is Benjamin Donnelly and Niels van der Poel. But they have a big gap to gain back for that number 1 and 2, Emery Lehman and Linus Heidegger. Emery Lehman i Linus Heidegger, czyli Amerykanin i Austriak na prowadzeniu, tuż za tą dwójką Kanadyjczyk Benjamin Donnelly oraz Szwed Niels van der Poel. No ale teraz to już widzimy, wszystko się już łączy, już mamy czwórkę na czele, no i bliżutko kolejni zawodnicy. And they succeeded, the number 6 and the number 8 succeeded in coming back. Niels van der Poel now in 4th position, Lehman in 3rd, Donnelly in 2nd and Linus Heidegger leading. So the whole pack is back again on the lead and that will be an exciting finish within 2 laps to go. Dwa okrążenia do mety, proszę Państwa. No i tutaj widzimy, na razie czołówka tutaj bada się na tych pozycjach. Pierwszej w tej chwili jedzie z ósemką reprezentant Kanady Benjamin Donnelly w biało-czerwonym stroju. No już podkręcają tempo, bo już mają półtora okrążenia do mety. No i tutaj przypomnę, na ostatnim finiszu wszystko się zdecyduje. Zwycięzca zgarnie złoto i 30 punktów. And we have a group ahead. But don't forget that skater with the red helmet cap, the winner of the overall championship, Patrick Roest. He is in 7th position, now in 6th position. He came from the middle of the pack and we'll see if he will make it. It's Changlong Shu who is the leader in this race. And it is of course very good to fall for one skater, but we look at the top of the peloton. There are 6 skaters together for the sprint here on their way to the finish. And will they make it? It's Shen Lushu, Binsu, Ingram, or Marcel Bosker. And here is the finish for Min-Soo Kim. Min-Soo Kim makes it on the first place, the number 2. Then number 12, Yu-Ming Oh. Number 4, Marcel Bosker. Number 5, Bin Sao. And then Patrick Roest, number 1. He is on the 5th place, the world all-round champion in this mass start for men. Drodzy Państwo, mamy jeszcze wyniki, zatem tutaj do samego końca ważą się losy tej konkurencji. Najszybszy Koreańczyk Min-Soo Kim, drugi również Koreańczyk Yu-Ming Oh, a trzeci Holender Marcel Bosker. Kim, Oh i Bosker, dwóch Koreańczyków.